Bardzo interesujące zapytanie, czy diabetyk typu pierwszego, czyli cukrzyca insulinozależna, może zostać pilotem wycieczek turystycznych? No cóż, temat kontrowersyjny, na pewno podejście lekarzy będzie różne. No, w mojej prywatnej opinii widziałbym tylko problem u osób, które wykonywałyby swoje obowiązki tego pilota wycieczek turystycznych również w nocy. No, miały tą cukrzycę zapuszczoną, taką, miały duże powikłania związane z tym schorzeniem, no jakieś częste napady hipoglikemii. No musisz wiedzieć, że praca tego pilota, no chcąc nie chcąc, będzie się wiązała z jakimś tam również pracą nocną. Tak czy owak, temat dyskusyjny, zapraszam Cię do komentarzy tutaj, poniżej tego filmu, szczególnie gdy jesteś pilotem z wycieczek ze stwierdzoną już cukrzycą typu pierwszego i zostałeś w jakiś sposób dopuszczony przez lekarzy. No, postępy w leczeniu tej, no, niestety nieuleczalnej choroby są znaczne, a jak powiedziałem, w mojej opinii niedopuszczenie powinno się raczej wiązać z poważnymi powikłaniami tej cukrzycy. No i oczywiście do uwzględnienia jest również stopień wyrównania tej choroby i świadomość w sumie Twoja, jako tego pacjenta, jako tego pilota, że możesz mieć w każdej chwili niedocukrzenie. Także jeszcze raz zapraszam Cię do komentarzy tego filmiku, a jeżeli chcesz więcej informacji, wpadnij tutaj na moją stronę lekarzpracy.pl.